Cześć, witam serdecznie z pięknych Kaszub. Przyjechałem na Kaszuby nie na odpoczynek, a po rower. Stanąłem sobie nad tym jeziorkiem, żeby trochę nogi rozprostować. Pojechałem po rower 160 km, co prawda to nie jest tak daleko, ale zawsze. No i za chwilę Wam pokażę, co kupiłem. Rower oglądałem na OLX-ie już chyba z półtorej miesiąca, może nawet z dwa miesiące. No i dzisiaj patrzę, dość znacznie obniżył sprzedający cenę, więc wsiadłem w samochód, pojechałem i kupiłem. A co kupiłem, to Wam zaraz pokażę. Tu w moim pięknym aucie. O, i to jest mój nabytek rozłożony. Ci, co są w temacie, to wiedzą, co to jest za rower. A ci, co nie są, to powiem. To jest, no można powiedzieć, taki Mercedes wśród rowerów. Full, z pełną amortyzacją. Tak to wygląda. No wiadomo, trzeba będzie go całego przejrzeć, ale powiem, że naprawdę w świetnym stanie, jeżeli chodzi nawet o czy okoła, ramę. W domu już zobaczę tak konkretnie, co i jak to wygląda, ale wygląda nieźle. Z zakupu jestem bardzo zadowolony. Bo naprawdę kupiłem go okazyjnie. No i tu są amortyzatory powietrzne. Rockshoca. Tutaj mamy też amorek, damperek taki powietrzny. Z tyłu Foxa. Tu mamy z blokadą. No teraz tak w samochodzie to za bardzo nie pokażę, o co chodzi. Przyjadę do domu, złożę go do kupy i będzie ponowna prezentacja. Szykowałem dzisiaj rower do wycieczki, bo planuję jutro, o ile oczywiście pogoda dopisze, wycieczkę taką 50-60 kilometrową z kolegami. Dzisiaj sobie wyregulowałem przerzutki, koła dopompowałem, hamulce też poregulowałem. No wszystko tak, zrobiłem taki ogólny przegląd, wszystko działa, chodzi, wsiadać i jechać. A więc jak jutro pogoda będzie, to pojadę sobie tym rowerkiem na wycieczkę. A następną, o ile dobrze wszystko pójdzie, pojadę tym. To jest ten nabytek, który pokazywałem na początku. Ludzie w temacie wiedzą, co to jest za rower. Pełen full. Tutaj ma damper Foxa z regulacją na linkę. Tutaj jest na kierownicy dźwignia. Amortyzatory przednie. Rockshoca. Wszystko działa elegancko. Rower stał jakiś czas. Jedną ręką i to lewą to trochę ciężko, ale fajnie chodzą, luzów nie mają. Z tyłu to samo. Widać. Jedną to nie bardzo mogę nacisnąć. Opony szerokie na obręczach downhillowych, szprychy kapsulowane, dwie opony są Continentala. Powiem Wam, że rama jest aluminiowa w rozmiarze L, akurat mój rozmiar, bo mam 1,76 m, to jest akurat jak dla mnie.
I powiem wam, rama jest zupełnie niezniszczona. Jest trochę tam zakurzona, ale naprawdę nawet od dołu, popatrzcie, od dołu jest brudna trochę, ale nie ma nawet najdrobniejszej ryski. Jest, rama jest dosłownie jak nowa, w stanie idealnym. Tu wahacz to samo. Jest trochę, mówię, przybrudzone, ale wszystko jest dosłownie jak nowe. No łańcuch troszeczkę pordzewiał, ale to jest normalna sprawa, tak jak tarcze hamulcowe w samochodzie, postoi tydzień czasu i rdzewieją. Zębatki jest na 9 przełożeń, nie są w ogóle zajechane, jak z przodu, tak i z tyłu. Osprzęt, tu mamy Shimano Deore XT, tu mamy tak samo Shimano Deore, piasty Shimano Deore z tyłu, z przodu tak samo Shimano Deore, hamulce hydrauliczne, ma góry. No na pewno będą do wymiany linki, tutaj już te gripy, te chwyty już takie są trochę widać zmęczone. Już dzisiaj nie będę chyba nim jeździł, jutro się przejadę, zobaczę co i jak. Będzie zapewne wymagał jakiejś tam, no nie wiem czy od razu jakieś tam naprawy, bo kawałeczek się przejechałem przed kupnem, no to nic nie widziałem specjalnie, żeby coś mu dolegało, ale na pewno trzeba będzie przejrzeć. Tarcze są 180, na zaciski hydrauliczne. Z przodu, a nie, z przodu to jest chyba 200, ile to ma, chyba 205, 204. Tak, z przodu jest większa tarcza. Z tyłu jest 180, ale widać, że ten rower nie jest zajechany. To naprawdę jest, no mogę powiedzieć, że jest wręcz w idealnym stanie. Tu widać, że gdzieś po prostu stał przez dłuższy czas, ale nie jest na pewno zaorany. Do tego dostałem jeszcze, bo sprzedający spodziewał się, że przyjedzie jakiś, no nie wiem, nie wiem kogo się spodziewał, no takie niby platformówki założył pedały, a tego słowa nie wolno używać, wytnie się, tak nie zapomnę, ale dostałem tutaj oryginalne, nie? Te są Shimano, a dał mi platformówki, bo mój, że się spodziewał, że przyjedzie jakiś taki, no zwykły, no taki człowiek, który nie podchodzi do tego w sposób jakiś tam wyczynowy. Zresztą ja też nie jestem żadnym wyczynowcem, nawet powiem wam szczerze, że w życiu nie myślałem, że na stare lata jeszcze sobie kupię fula. No ale kupiłem. Nie będę mówił za ile, bo wczorajszego dnia byłem na live'ie u kolegi, no i pochwaliłem się, no w trakcie rozmowy tam pytał się, jak tam kanał, wszystko, no i w trakcie rozmowy pochwaliłem się, że od chwili monetyzacji, od niedługiego czasu zarobiłem kilka tysięcy złotych. To wyobraźcie sobie, w ciągu nocy od razu odeszło ode mnie 58 subskrybentów. No ale tak to jest, niepotrzebnie mówiłem, także macie przestrogę, jeżeli po prostu lepiej nie mówić o sprawach finansowych, bo to niektórych po prostu boli, nie? No tak jest. Tak samo pamiętam, jak osiągnąłem pierwsze 1000 subów, zrobiłem taki krótki filmik z podziękowaniami na 1000 subów. To wyobraźcie sobie, że w przeciągu jednego dnia straciłem od razu 150 subskrypcji. No i z tego, co podejrzewam, to większość to, jak to się mówi, najbliżsi, czyli rodzina, koledzy i przyjaciele. No ktoś jak zasubskrybuje, no nie wiem, gdzieś tam jakiegoś Krakowa czy tam z Warszawy, co kompletnie mnie nie zna, no to zasubskrybuje ze względu na to, że mu się podoba treść mojego kanału, a zabierają suby, tak zawsze mówię, ci zabierają co je dają, a najbardziej ci co ich kole w oczy po prostu, że no nie daj Boże, żeby miał lepiej troszeczkę ode mnie, więc lepiej się, mówię, nie chwalić na temat finansowe. Dobrze, nie będę więcej smęcił. Jutro postaram się, o ile pojadę na tą wycieczkę, no taka aura jest, nawet no słonko świeci, ale dość porwisty wiatr.
ale jak dojdzie do skutku ta wycieczka, bo tam mam jechać z kolegami z pracy, no to postaram się jakąś relację nagrać. Myślę, że będzie ciekawa. Kupiłem sobie jeszcze takie cichobiegi. Jutro je prawdopodobnie wypróbuję. Bardzo wygodne są. Zobaczymy, czy się spiszą na rower. A pokażę Wam, jak ta amortyzacja działa tak po partyzansku. Kurczę. Albo tak, o. Zobaczcie, jak ma potężny skok. No i z tyłu. Popatrzcie, jak to pracuje. Oj. Trochę nie lubię, jak jest rama tak wysoko, to nogę trzeba przewlekać, no ale trudno. Rower, bo o tym nie wspominałem, rower na 100% zelektryfikuje. Tylko się teraz zastanawiam, bo na rynku raczej nie ma takich skrzynek, bo tu widać, że jest krótko. Nie wiem, może 30 cm maksymalnie. Ale prawdopodobnie będę musiał skrzynkę zrobić z laminatu. I zastanawiam się teraz nad napędem, bo naprzód to wiadomo, że się nie założy, bo przód to raczej takie trekkingowe rowery czy miejskie. Na tył też nie bardzo bym chciał założyć, chyba że jakbym huba zakładał, to ewentualnie jakąś przekładniówkę. Ale najbardziej po głowie mi chodzi, żeby tutaj zainstalować, bo zwróćcie uwagę, od osi suportu do podłoża, jaka jest wielka przestrzeń. Aż się prosi, żeby założyć mida. Tylko nie wiem, czy tego DSDZ2 Tongshaina, czy Bafanga. Ale tak jestem za opcją właśnie, żeby założyć tutaj centralny napęd. To by się przy tym rowerze bardziej spisało. Łatka! Chodź tu, pokażesz się w telewizji, chodź. Chodź tu do mnie, pieski moje, no. Chodź tu, pokaż się, pomachaj łatką. Cześć! No, bezsławny pies. No, leć sobie. Nie należy do siłaczy, sam ważę zaledwie 70 kg. Ale popatrzcie, jaka jest waga tego roweru. Naprawdę piórko. Także jak założę tutaj tego mida, czy przekładniówkę, to będzie naprawdę maszyna, rakieta będzie.